Czy wiedziałeś, że obecnie jedyny Polak, który poleciał w przestrzeń kosmiczną, to Mirosław Hermaszewski? Był lotnikiem i rzecz jasna kosmonautą. Od godziny 17:27 27 czerwca do 16:31 5 lipca 1978 roku razem z Piotrem Klimukiem, radzieckim kosmonautą, odbył lot na statku kosmicznym Sojuz 30, stając się pierwszym i jak na razie jedynym Polakiem w kosmosie. Za udział w tym locie Mirosław Hermaszewski został odznaczony Złotą Gwiazdą Bohatera Związku Radzieckiego, Orderem Lenina oraz Orderem Krzyża Grunwaldu pierwszej klasy. Otrzymał jednocześnie awans na stopień podpułkownika. Subskrybuj po więcej takich ciekawostek.